Habiendo hoy ocho grandes datos listos, la lucha no es un sueño de clase. Tanto dos años pasa de información. Y si va a picar que no tiene un tiempo, pero no le puse ahí de la cego y la tabla, que es cero, que no es un sabio que ahora debe estar a la otra última. Yo ya estoy solo aquí, me voy a meter, va a caer, yo quiero hacer dupa, tiene un sexo de la ciudad. Dos y sol, tres de urgencia, dos que salemos con Jorge Tobi y Wuhan. La voz que le toco está unido de vuelta a eso, va a caer. Si es un show bien, si me autorecetan, veo que si dicen fascismo. Sobre tu futuro, que ahora es discovered, sobre la hora de los miedos. Ni a un dos, otro rojo. Fija de Hitler, dos en el A tu sitio, 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 a tu sitio,
przyjechać, że się nie dostarczy. To jest proces i będę mógł to. Dlatego też tutaj trudne dali i ta cała reklamatowość, i ta Anita. Jak był tutaj Berlinka w galerii opera, która galeria upadła, nawet tutaj Radio Maria nie puszczają opery. I jak debaguje, ja to jak czyta, ja to mania opowiem. Poszła Marta Dobosz na Berlinka teraz, parę dni temu, do galerii opera. Tam jest sprawdzali bardzo dokładnie zaproszenia, bo tylko nawet często było bez zaproszeń, to się może komuś tam udało. Anita nigdy już nie poszła do żadnej galerii opera, no bo też nie wiem, oczywiście. W Akademii Sztuk Pięknych, proszę Państwa, przy nadbitwą, piękne miejsce przy Muzeum Kopernik, po co tam do starego trupa jakiegoś dużego domu iść, teatru wielkiego, który nie stoi nad żadną wodą. A to może przyjemnie. Anita nie poszła do galerii opera, no bo tam było jedzenie, picie i bańki, to za nie na wrót. Proszę Państwa, gazetki ciekawe, kolorowe, znane, proszę Państwa, i polityka, i inne. Bardzo ciekawe. I wszystko było na jednym miejscu, włącznie z piękną wystawą, włącznie z wernisażem pani profesor Braun, tak? Także, proszę Państwa, galeria opera upadła i pomimo, że ten kierownik, dyrektor Teatru Wielkiego Dąbrowski, mówił, że jest to najczęściej odwiedzane miejsce w Polsce, że najwięcej ludzi tutaj przychodzi do tej galerii opera. No ja nie wiem, czy to prawda, a raczej chyba to nie jest prawda, bo tylko jestem spektakle i przedstawienia, to ludzie gdzieś tam jakieś koni wejdą, a tak naprawdę to, ja też się pytałam, chciałam do tej galerii, to nikt nic nie wiedział, że to co, gdzie idzie, a tam są takie obostrzenia, że tam tylko trzeba przyjść rano. No bo teraz się zaczynają spektakle, oni to wszystko zaczynają zamykać, pieczętować i dopiero jak jesteś na spektaklu, ale lepiej zaraz bilet kupiła, to sobie przecież żyć. Ale nawet nie o to chodzi, żeby ktoś po prostu nie zaglądał tutaj. Tutaj musi być cisza, w sensie taki artystyczny tylko jakiś dźwięk, prawda? A cisza, że ulicy, że schody, wiadomo, że studio nagrań, no i musimy sobie takie rzeczy robić. No, także shut up, stara, shut up, bo tu się nagrywa, shut up, stara, shut up. Tak mówi też Marta Dobosz do tej swojej matki, bo nic nie wiadomo, gdzie pójdziesz. No, to słuchaj, chora jest ona, Marta Dobosz, w starych latach, żeby się pokazać. Trzeba było wcześniej siebie pokazywać, ale wtedy, no tak, może było zdjęcie, a teraz może teraz na swoje nagrania, telefonie nagrać siebie. No i co, i właśnie o to chodzi. Proszę być z nami. Jakaś staruszka się wypowiada tutaj nami. Proszę Państwa, różne dzisiaj na słuchu, ale powietrze musi być wysokie. Tak, musieliśmy iść do szkoły. Bo przerastaliśmy. Chciałam to, żeby mówić, że jest bardzo mało czasu. Żeby takie historie, proszę Państwa, czytać, żeby to odczytać, to jest naprawdę bardzo mało czasu. Bo człowiek bardzo krótko żyje. I teraz wynadanie nasze radio, proszę Państwa, Europejskie Radio Zajmijalne 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 Dziękuję i odzajemnie. Historia Polski, nie siłą, nie to temat dzisiejszej rozmowy na temat Radia Maryja.
Białoruskan, również poza Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodnicząca na tego zespołu, pana Augustyna Wiernik-Pinta, zespołu polskiego związku stowarzyszeń dzieci wojny, również same dzieci wojny, pana Stanisława Samocza, prezes stowarzyszenia dzieci wojny w Gruzowie Wielkopolskim, pana Ryszarda Mowackiego, na członek tegoż stowarzyszenia, a także pan Mariusz Iusiak, prezes stowarzyszenia Antoni z Polski. Bardzo serdecznie dziękuję za na wspólnie spędzony czas. Za chwileczkę na audycję do Dina Alton, a na dalszą część programu Radio Maria zapraszam mówiąca czyli kult człowieka, świętego Jana Pawła II. Podczas gdy i tak wiadomo, jak to mówi Biblia, że świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Tak. Wszyscy ludzie mają być święci. Wszyscy ludzie są święci. Potem pokorna prośba o łaskę poznania swoich grzechów, a więc zmarnowanego dobra i zmarnowanych szans, by być lepszym. Potem następuje rozliczenie się ze swoich myśli,
informacyjnych, seminariów duchownych, do oficjalnych, czy w ogóle środowisk kapłańsko-zakonnych. Rachunek szczegóły odprawiany jest kilka razy dziennie, zwykle trzy, przed obiadem, przed kolacją i przed snem. Na przykład w ramach, ten przed snem, zwłaszcza w ramach liturgii godzin, jaką jest kompletna. Każdy raz wskazuje rachunek szczegółowy, skupia uwagę na jakiejś jednej sprawie czy sprawności moralnej, którą poprzez systematyczną kontrolę staramy się w sobie wyrobić i utrwalić. W odróżnieniu od rachunku ogólnego, w którym stawiamy pytania o całokształt swojego życia moralno-duchowego, w rachunku szczegółowym badamy siebie, pytając o realizację jednego czy dwóch postanowień, powziętych w ramach moralnego dziedzictwa regularnego życia. Pomocne może być zapisywanie wyników pracy nad sobą, przy czym ważne jest badanie motywacji, analiza swoich reakcji oraz uczuć, a także przewidywanie skutków określonych zachowań. Ma to szczególne znaczenie w pracy nad sobą w początkach formacji duchowej, kiedy samokontrola, wyrabianie i utrwalanie w sobie określonych postaw moralnych oraz duchowych jest zadaniem priorytetowym. Chrześcijańska tradycja ascetyczna wypracowała pomocne do tego narzędzie, znane czasem po łacinie schedula, czy schedula, czyli karta pracy nad sobą. Jest to rodzaj tabeli na kartce wielkości szkolnego zeszytu, którą nie trudno zrobić na komputerze. Stosuje się ją w rachunku szczegółowym zwykle pod koniec dnia. W linii pionowej tabeli wypisujemy najważniejsze czynności lub zachowania, które chcemy wypracować sobie w pierwszej kolejności. Natomiast w linii poziomej wpisujemy kolejne dni miesiąca, przy których warto zaznaczyć, że jest to niedziela lub święto. Trzecim elementem tej skeduli jest skala i kryterium ocen, jakie będziemy sobie wystawiać podczas rachunku szczegółowego. Niektóre wystarczy plus, minus, zero, jeśli w danym momencie sprawa nie dotyczy, ale lepiej jednak byłoby poszerzyć skalę ocen na przykład do 5 czy 10 punktów, aby bardziej adekwatnie ocenić siebie. W skali od 1 do 5 mogą to być przykładowo następujące kryteria rosnące. Jedynka, wcale nie, nic nie zrobione, trójka, trochę, treściowo, trójka, niedbale, formalnie, bez specjalnego zaangażowania, czwórka, zadowalająco, piątka, bardzo dobrze. Nie trzeba chyba dodawać, że ta samoocena ma sens jedynie wówczas, gdy będziemy uczciwi wobec samych siebie. I ani zbyt poważnie, ani zbyt zło. Już po tygodniu systematycznego wystawienia sobie takich ocen w realizacji poszczególnych zadań, będzie można stwierdzić, co idzie w miarę dobrze, a co wymaga więcej czujności i wysiłku. Może to być dobry materiał do rachunku ogólnego w ramach przygotowania do okresowej spowiedzi, czy podczas dnia skupienia albo rekolekcji. Ważne jest rzeczą, aby patrząc na okresowe wyniki prowadzonej samooceny, nie zniechęcać się i nie poddawać. Od 1 października wiek emerytalny zostanie obniżony do 65 lat dla mężczyzn i 65.
10 lat dla kobiet. Zatrudnienie wzrosło o 4,6%, licząc rok do roku, a w dniu miesiąc do miesiąca wzrosło o 20%. Poinformował Główny Urząd Statystyczny. Z danych urzędu wynika, że wzrosło także przeciętne wynagrodzenie brutto w kwietniu, licząc rok do roku o 4,1%, wynosi ono 4,099. Także nie są kłamcy, proszę państwa. Zobacz, że jest to Rosja, długość niemal 700 km, przecinająca z południa na północ Polski. Ma być gotowa do 2025 roku. Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podjął dokument pozwalający na rozpoczęcie realizacji 4 odcinków trasy. Via Carpatia to umowna nazwa korytarza transportowego łączącego pierwotne kraje bałtyckie z krajami południowej Europy. Po 5 dniach zawieszono na razie głodówkę w obronie praw Polaków mieszkających w Niemczech. W domu Polonii na krakowskim przedmieściu od niedzieli protestowało kilka osób. Tym, a drugą widziała Polonii Stefan Hambura. W ten sposób chcieli zwrócić uwagę na problem, jakim jest brak statusu mniejszości narodowej dla potomków przedwojennej polskiej mniejszości w Niemczech. Sanktuarium pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i Gwiazdy Nowej Ewangelii Świętego Jana Pawła II w Toruniu odbyły się uroczystości związane z pierwszą rocznicą konsekracji świątyni. Przy świętej przewodniczył ksiądz biskup Józef Zawitkowski, biskup seminarii Włodzimierz. Podczas uroczystości odbyła się także ceremonia przyjęcia kolejnych osób do bractwa świętego Jana Pawła II. Poświęcono też sztandar bractwa. Ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor i założyciel Radia Maria, poinformował o planie budowy obiektu, w którym zostanie ukazana historia Polski od chrztu w 966 roku. Sanktuarium zostało konsekrowane 18 maja 2016 roku w 96. rocznicę chrztu papieża Polaka. Świątynia powstała dzięki modlitwie i ofiarności wielu Polaków z kraju i zagranicy. Transmisję dzisiejszych uroczystości przeprowadził Radio Maria, telewizja Trwam. O problemach uchodźców młodych bezrobotnych oraz wzrastającej liczbie samobójstw rozmawiał ojciec święty Franciszek z przewodniczącym konferencji episkopatów Polski, księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim w Rzymie. Do rozmowy doszło podczas spotkania prezydium Rady Konferencji Episkopatów Europy. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki jest wiceprzewodniczącym Rady. Na cmentarzu no, polskiej kapeli odbyły się uroczystości 73. No, najczasem. A słuchaj, a to przez ojca Maria z Jadrzyna. Przy świętej intencji polskich żołnierzy w Paryżu Wikiem przewodniczył ksiądz biskup Józef Gondeck, biskup polowy Wojska Polskiego. Uroczystości odbyły żołnierzy generała Andersona z weteranów polskiego państwa podziemnego. Udział wzięła także delegacja przewodnicząca Najwyższej Polski Rady Państwowej. Polska obserwowała zaprzestany krakowskiego centrum konferencji narodowych dla działań podanie żołnierzy bojowych. W Ukrainie odbyło się spotkanie Radzisława Gondecka i Stanisława Gondecka. Polskę reprezentował minister Anton Zacierewicz. Przez wiele sądów siłowych rozmawiali między innymi na temat sytuacji w Unii Europejskiej. Natomiast przed interesem i przeszkadzałem sobie chyba trochę. Thank you.
Także proszę Państwa, ludzie są nieuczciwi i to nauczył komunizm. Ludzie kradli spod nóg jeden drugiemu. No Państwo zobaczą, na jednej budowie jesteśmy, okradli i tu się wszyscy śmieją. A przecież nikt się nie przyzna, nikt nie powie, kto to zrobił, co i tak dalej, bo z zewnątrz nikt nie mógł przyjść. Przez płot nie przelazł, ochrona jest, to po pierwsze, a tam od wewnątrz jest błoto straszne i to nikt z zewnątrz by nawet nie widział. Wpadłby w błoto i by szybko nie wylazł. I z kilogramem błota na zewnątrz wyjść, to by nawet nie ukradł, by sam się wypłoszył. Także swój to zrobił, wiedział, gdzie mogą wstąpić, gdzie co i jak. A prąd trzeba odciąć, odłączyć, żeby drut wyciąć. No to nie są proste sprawy. No i na samochodzie wywieźć, przykrywszy piachem. Radio Koncika. Świat was nienawidzi, bo pierwsi chrześcijanie, tutaj to co ksiądz mówi, możecie Państwo nie słuchać, bo przecież wiadomo, że pierwsi chrześcijanie nie należeli do świata. Jezus powiedział, ja was wybrałem do świata, przeto was świat nienawidzi. Święty prezbiter Iwon, święty zakonnik Kryspin z Witerbo, święty papież Urban, pierwszy z pochodzenia Rzymianin. Jego pontyfikat przypadł na lata rzymską, unię chrześcijańską, rozdzierał Rzymską, patron pól i urodzajów. W wydarzeniach kalendarza należy dziś Zajdą nas 576-479-77. Możesz jeszcze dzwonić pod inny telefon. Proszę Państwa, końcu po 788. 792-332-788. Możesz do nas dzwonić. Nasze radio to jest Centrum Eurokoncika. Barbie Baby Lunch. Możesz w ogóle dzwonić na te telefony. Jeszcze raz. 792-332-788. Dobrze pamiętam, mam nadzieję, że dobrze pamiętam jeszcze o żołnierzach, którzy walczyli o nas. To podkręcone wszystkie te numery. Także Państwo, zobaczą, do nas możecie dzwonić na te numery już. Zapraszam. Telefony do studia 56 650.